Poznaniu jak w Krakowie, na trybunach tylko 100 widzów, a więc niewiele więcej niż wtedy, gdy zamknięto obiekt Lecha. Kolejarz skupił się na mecz z ostatnią drużyną w tabeli i wreszcie wygrał. Po bramkach Jacka Dębińskiego i Tomasza Bekasa 2-0 dla Lecha. Mecz dla nas był trudny. Mieliśmy w pierwszej połowie sporo sytuacji bramkowych i no dużo tych nie było wykorzystanych. Gdybyśmy może z 2-3 jeszcze bramki strzeli w tej pierwszej połowie, łatwiej by się nam grało drugą połowę.